Witam serdecznie. Dzisiaj przepis na pyszną sernikową piankę na zimno. Zrobisz ją szybko i prosto z niewielkiej ilości składników i bezpieczenia. Sernikowa pianka rozpływa się w ustach, a owoce w galaretce smakują wyśmienicie. Dodałam brzoskwinie, ale również przepyszna będzie ze świeżymi truskawkami, poziomkami lub borówkami. To idealny deser na letnie upały i dla miłośników słodkości z galaretką. Zachęcam do subskrypcji mojego kanału i dawania łapek w górę. Zapraszam na film. A zatem, do dzieła! Składniki. Jeden kilogram twarogu sernikowego z wiaderka, 400 ml śmietany kremówki, 200 ml mleka skondensowanego słodzonego, 2 galaretki truskawkowe, 2 galaretki cytrynowe, 1 duża puszka brzoskwiń, 2 płaskie łyżeczki cukru wanilinowego, 2 łyżki mleka i herbatniki 150 g. Robię galaretkę cytrynową. Do garnka wlewam 500 ml wody, którą zagotowuję. Garnek z wrzącą wodą zdejmuję z palnika. I następnie wsypuję 2 torebki galaretki cytrynowej, intensywnie mieszając, aż galaretka się rozpuści. Galaretka wymieszana. Zostawiam ją do ostudzenia. Po ostudzeniu wkładam do lodówki. Przygotowuję foremkę. Na dno foremki o wymiarach 24x34 cm wykładam herbatniki. Zostawiam galaretkę do ostudzenia. Następnie robię masę sernikową. Do misy miksera wlewam śmietanę kremówkę. Włączam mikser i ubijam śmietanę. Dodaję 2 płaskie łyżeczki cukru wanilinowego i ubijam dalej. Śmietana ubita na sztywno. Dodaję do niej skondensowane mleko. I dalej ubijam. Dzięki dodaniu mleka skondensowanego słodzonego do ubitej śmietany masa serowa będzie miała konsystencję przyjemnej pianki. Śmietana z mlekiem połączona. Teraz dodaję 1 kg twarogu sernikowego. I mieszam dalej twaróg z ubitą śmietaną. Twaróg zmiksowany.
dodaję galaretkę cytrynową. Włączam mikser na średnie obroty i stopniowo dodaję galaretkę. Masa powinna być gładka i jednorodna. Wyłączamy mikser, masa gotowa. W międzyczasie ostudzoną galaretkę truskawkową wkładam do lodówki. Teraz możemy zająć się herbatnikami. Nasączam herbatniki mlekiem. Przekładam masę serową do foremki. I wyrównuję powierzchnię. Powierzchnia dokładnie wyrównana. Następnie przygotowuję brzoskwinie. Kroję je na plasterki, które układam następnie na masie serowej. Zamiast brzoskwiń z puszki warto użyć świeżych sezonowych owoców. Mogą być to truskawki, poziomki, borówki. Brzoskwinie są już gotowe. Galaretkę truskawkową wyjęłam z lodówki i zalewam owoce. Galaretka rozpływa się równą warstwą. Potrząsam kilka razy foremką, żeby galaretka wszędzie dotarła. Powinna być lekko taka zgęstniała, żeby nie mogła wypływać z foremki. Ten deser jest najlepszy na drugi dzień. Miam, pychotka.
Zachęcam do subskrypcji mojego kanału i dawania łapek w górę. Zapraszam do komentowania i oglądania innych moich filmów, bo naprawdę warto.